Dobry wieczór. Witamy Was serdecznie po letniej, można powiedzieć, wakacyjnej przerwie na kolejnym spotkaniu, kolejnym szkoleniu z cyklu Montowanie na ekranie. Tematem dzisiejszego spotkania będzie szeroko pojęta wymiana okien. Dlaczego szeroko pojęta, to myślę, że okaże się w trakcie naszego spotkania. Natomiast jednym z dowodów na to, że ten temat będzie szeroki, jest dzisiejszy odcinek. Cały film będzie trwał około 45 minut, ale dlaczego? Ponieważ pokażemy Wam dwa sposoby wymiany okna, czyli tak w zasadzie zrealizujemy dwie wymiany. Pierwsza będzie opcja z zachowaniem istniejącej wnęki okiennej przy użyciu tak zwanych kołnierzy renowacyjnych. I druga opcja wymiany to będzie opcja montażu okna już w nowym, standardowym poziomie, obecnie stosowanym i z wykonaniem też nie całej wnęki, ale pokażemy, do jakiego momentu można tę wymianę doprowadzić, czy nawet rekomendujemy, żeby ją do takiego momentu doprowadzić, niezależnie od tego, kto po Was tą wnękę będzie wykonywał. Także zapraszam Was, żebyście zostali z nami do samego końca. Spotkanie prowadzimy w składzie dla tych, którzy z nami byli obecni również na zimowych szkoleniach. Myślę, że znanym jest z nami Justyna, której za chwilę przekażę głos. Jest Mariusz, nasz doradca techniczny tutaj z regionu Polski Centralnej i jest Robert, który świadczy dla nas przy współpracy z nami usługi serwisu gwarancyjnego, po prostu jest naszym serwisem partnerskim i chlebem powszednim Roberta są między innymi wymiany okien. Dlaczego ten temat powstał, dlaczego powstały filmy właśnie o wymianach okien? No między innymi dlatego, że pierwsze okna w Polsce to no już ponad chyba 30 lat temu, w związku z czym na pewno większość z nich wymaga już wymiany. Więc to jest pierwsza przyczyna. A o innych to może Robert, bo Robert ma duże doświadczenie, tak jak mówiłem, chleb powszedni, dużo rozmawiasz z klientami, tworzysz oferty klientom, doradzasz na pewno. To, co słyszysz, co klienci mówią, dlaczego okna wymieniają? Wymieniłbym przede wszystkim trzy przyczyny wymiany okien. Pierwszą to, co wstępnie wspomniałeś, są to względy estetyczne, szczególnie kiedy klienci planują jakiś remont domu, a nierzadko w trakcie remontu decydują się. Drugim to poprawa parametrów termoizolacyjnych. No, technologie okien znacznie się zmieniły, także okna dzisiejsze w stosunku do tych, co były kiedyś, jest to nieporównywalna różnica, oczywiście na korzyść dzisiejszych. No i trzecią taką przyczyną bardzo często to jest poprawa komfortu użytkowania. Klienci chcą sobie tak, chodzi mi o instalację systemów sterowanych elektrycznie celem stworzenia takiego inteligentnego domu. Czy przy okazji robienia, czy jakieś remontu, tak, nierzadko to renowacji wszystko idzie razem, to nie jest osobno, bardzo często są to trzy przyczyny razem. Dobrze, fajnie, dzięki. Mariusz, bo no my też się z tym stykamy na co dzień, tak? Bo robicie różnego rodzaju szkolenia, odbierasz telefony od klientów, od dykarzy, to też ten trend chyba możesz potwierdzić, że dużo jest tych zapytań o wymiany. Tak, bardzo dużo klientów w tygodniu dzwoni do mnie w poszukiwaniu wykonawcy i doradztwa naszego co do wymiany okien. Tego, co dobrze pamiętam, dwa lata temu na naszym lokalizatorze było wyszukiwań 30%. W obecnym roku mamy to już ponad 50% wyszukiwania wykonawców do wymian produktów, tak? Tak więc tendencja jest z roku na rok coraz większa. Czyli możemy stwierdzić, że temat jak najbardziej aktualny i warty tego, żeby o nim i trochę porozmawiać i też żeby zobaczyć, jak to zrobić dobrze po prostu, żeby to wszystko działało prawidłowo, czyli jak okna wymieniać i robić to w sposób prawidłowy. Mam nadzieję, że pamiętacie formułę naszego programu, bo nadajemy teraz na żywo z naszego biura Velux Polska tutaj w Warszawie. Za chwilę oddam głos Justynie, natomiast będziemy też puszczali Wam cały film, zobaczycie całą wymianę okna i oczywiście po zakończeniu filmu wejdziemy znowu na żywo i będziemy odpowiadali na Wasze pytania z czata oraz też jeszcze kilka takich informacji, myślę, że dla Was istotnych, co będzie się w dalszej połowie roku tutaj działo, w zasadzie już pod koniec tego roku, bo powoli się zbliżamy do końca. Teraz oddam głos Justynie, która poinformuje Was o tych takich szeroko pojętych technikaliach dzisiejszego spotkania. Proszę, Justyno. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się podobnie. Jak pewnie zauważyliście, wprowadziliśmy kilka zmian. Przede wszystkim zmieniła się platforma, na której odbywa się nasza transmisja,
a wraz z platformą zmieniła się forma przeprowadzenia konkursów. Dzisiaj zaplanowaliśmy 4 pytania konkursowe. W każdym pytaniu wyłonimy jednego zwycięzcę. Wszystkie pytania konkursowe zostaną wyświetlone w oknie transmisji, dlatego zachęcamy do uważnego śledzenia całego szkolenia. I uwaga, odpowiedzi udzielamy na czacie. Na czacie wpisujemy odpowiedź A, B lub C. Nagrodą w dzisiejszym konkursie będzie voucher do sklepu Papa Dekarz. Zachęcamy do zostania z nami do końca, bo na końcu szkolenia przedstawimy wszystkich zwycięzców konkursu. Oczywiście nagradzamy osoby, które jako pierwsze udzielą prawidłowej odpowiedzi. Zachęcamy również do aktywnego udziału w naszym szkoleniu, do zadawania komentowania pytań i komentowania na czacie. Na wszystkie pytania odpowiemy na czacie lub po zakończeniu szkolenia. Z mojej strony to wszystko, oddaję głos Sławkowi. Dziękuję bardzo. No i chyba na tyle już wstępu, nie będziemy przedłużać. Przejdźmy zatem do szkolenia. Zapraszam. Dzień dobry. Witamy Was na kolejnym szkoleniu i w kolejnym odcinku naszego cyklu Montowanie na ekranie. Jak widzicie, jesteśmy w nieco innym składzie niż zwykle oraz w innym otoczeniu niż zwykle. Jest ze mną Mariusz. Mariusza już na pewno poznajecie, więc za chwilę do Mariusza wrócę z pytaniem, ale już nie będę go dokładniej przedstawiał. Natomiast mamy nową twarz w naszym zespole szkoleniowo-odcinkowym. Robert. I dlaczego jest Robert, zaraz się okaże. Otóż tematem dzisiejszego szkolenia będzie wymiana okna. Robert świadczy usługi serwisu partnerskiego i z tego co wiem, Robert, wymiana okien to chyba jeden z głównych serwisów, jakie obecnie wykonujesz, tak? Tak, oczywiście, masz rację, jest to główne pole działalności mojej firmy. Od jakiegoś czasu zwróciłem uwagę na to, że coraz więcej wymieniam okien istniejących już w stosunku do montażu nowych okien. Czyli ta tendencja. Tendencja się zwiększa na korzyść wymiany okien. A jakbyśmy mieli powiedzieć w dwóch słowach, w Twojej ocenie, z Twojego doświadczenia, czy wymiana okna czymś zdecydowanie różni się od montażu okna w nowym dachu? Nie, dla osoby doświadczonej, nawet niekoniecznie z wieloletnim jakimś stażem, to wymiana jest naprawdę bardzo zbliżona do montażu zwykłego okna. Oczywiście każdy dach, każdy dekarz kiedyś montujący może w jakieś niespodzianki wywołać, ale to są problemy do rozwiązania. I mamy instrukcję, wszystko jest pokazane po kolei, co jak trzeba zrobić. Przy jakimś doświadczeniu instrukcji nie ma żadnych problemów z montażem, z wymianą okna. Czyli podsumowując, okna montujemy jak zwykle z instrukcją montażu, natomiast w związku z tym, że okna były przeważnie montowane już kilkanaście lat temu, to w zasadzie przy każdej takiej wymianie na jakieś niespodzianki możemy trafić. Oczywiście. I te montaże mogą się w szczegółach różnić. Z doświadczenia wiemy, że chodzi głównie o izolację przeciwwilgociową i termiczną, ale do tego na pewno dojdziemy. Oczywiście. Już w szczegółach. Powiedziałem, że wrócę na chwilę jeszcze do Mariusza. Mariusz, z naszego punktu widzenia, czyli doradców technicznych Velux, czy też obserwujemy właśnie tą tendencję, ten trend, że coraz więcej jest zapytań o wymianę okien? Tak, zgadza się. Podczas wizyt u dekarzy na budowach opowiadają, że coraz więcej mają zapytań, telefonów, no i samych wymian starych okien na nowe. I też zaobserwowałem, że coraz więcej klientów do nas bezpośrednio do mnie dzwoni i potrzebuje usługi wymiany okien, tak, żebyśmy polecili jakiegoś dobrego wykonawcę, który przyjedzie i kompleksowo wykona tą usługę. Czyli szukają po prostu konkretnej usługi i konkretnego wykonawcy. Dobrze, parę słów wyjaśnienia jeszcze dla Was, bo tutaj korzystając z uprzejmości inwestorów, którzy pozwolili nam nieco dłużej zostać na planie filmowym, w zasadzie przy okazji wymiany jednego okna pokażemy Wam dwa sposoby wymiany okna. Czyli zamontujemy okno z istniejącą wnęką okienną, czyli zamontujemy okno dokładnie tak samo, jak było zamontowane stare okno, i pokażemy Wam drugi sposób, czyli zamontujemy okno już w nowym standardzie, bo jak zapewne pamiętacie, okna montowane w latach 90. montowaliśmy o 3 cm wyżej w połaci dachu. Taki był standard montażu wtedy. W tej chwili ten montaż jest o te 3 cm obniżony i też pokażemy właśnie Wam w tym drugim sposobie, jak taki montaż wykonać, przy okazji wykorzystując również nasze rozwiązania systemowe dotyczące izolacji i termicznej, i przeciwwilgociowej oraz wykonania samej wnęki.
Ja myślę, że temat zapowiada się ciekawie, bo my oczywiście byliśmy w pomieszczeniu, widzieliśmy, jak te okna wyglądają w tej chwili, widzieliśmy dach z zewnątrz, zresztą widzicie go za nami również. Natomiast myślę, że parę ciekawostek możemy odkryć dopiero jak zdemontujemy stare okno, zdemontujemy wnękę i zobaczymy, co nas czeka. Czyli co, zapraszam Was do tego wspólnego doświadczenia, bo to dla nas też będzie pewne doświadczenie w kontekście oczywiście obiektu, bo co będziemy robić, to wszyscy wiemy, ale zobaczymy, jak wygląda konstrukcja po zdjęciu okna. Więc co, nie przedłużajmy, zapraszamy Was na szkolenie. W dzisiejszym odcinku, jak zapewne zauważyliście, jesteśmy na realnej budowie i zapoznamy Was ze sposobami wymiany okna dachowego. Wykorzystując zgodę inwestorów, pokażemy Wam dwa sposoby tej wymiany. Pierwszy z zachowaniem istniejącej wnęki okiennej przy wykorzystaniu kołnierza renowacyjnego i drugi sposób z wykorzystaniem standardowego kołnierza, oczywiście z demontażem istniejącej wnęki, ale już w docelowym, nowym poziomie montażu. Przed przystąpieniem do zamówienia produktów i pracy oczywiście upewnijcie się, z jaką generacją okien macie do czynienia i upewnijcie się również, czy macie wszystkie produkty niezbędne do wykonania wymiany. Warto też zadbać o zabezpieczenie pomieszczenia. Przed przystąpieniem do demontażu pokrycia dachowego oczywiście wyciągamy skrzydło okienne. W tym celu wciskamy bolce blokujące w zawiasach po obydwu stronach ościeżnicy okna i wyciągamy skrzydło. Będziemy mieli więcej miejsca i swobody do demontażu pokrycia. Jak widzicie, w tym przypadku mamy do czynienia z dachówką. No jest to chyba relatywnie najprostsze pokrycie do usunięcia. Po prostu odsłaniamy sobie po kolei poszczególne dachówki i usuwamy je naokoło całego okna. Padają pytania często, w jakiej odległości od tego okna usunąć pokrycie, no tak, żeby odsłonić kołnierz uszczelniający. Oczywiście w Waszej pracy codziennej stykacie się z różnymi pokryciami dachowymi, no i w przypadku blach chyba będzie to najbardziej pracochłonny proces. Czasami wystarczy usunąć kawałek panelu, czasami trzeba odkręcić cały, więc dachówka jest zdecydowanie najłatwiejszym pokryciem dachowym do usunięcia. Warto zwrócić uwagę też, żeby te roboty wykonywać ostrożnie. W przypadku zbicia, pęknięcia dachówki nie każdy inwestor dysponuje jakimś zapasem i może być problem z uzupełnieniem ewentualnego braku. W momencie, jak mamy usunięte pokrycie dachowe, możemy przystąpić do demontażu kołnierza uszczelniającego i oblachowań starego okna. Robimy to oczywiście w kolejności odwrotnej do jego montażu, czyli zaczynamy od górnej części kołnierza. W latach 90. w generacji okna, z którym mamy tutaj do czynienia, czyli generacji tak zwanej WES, oblachowania kołnierza w górnej części były przykręcane, więc musicie pamiętać o odkręceniu dwóch krętów z jednej i z drugiej strony ościeżnicy i dopiero później możecie przystąpić do demontażu części górnej kołnierza. Jak zapewne wielu Was pamięta i widzicie to na filmie, elementy kołnierza do łat też były przybijane takimi blaszkami z gwoździkami, więc warto zaopatrzyć się w narzędzie, które usprawni i ułatwi nam demontaż tychże blaszek. I w kolejności, tak jak to robicie przy standardowym montażu kołnierza, tutaj w odwrotnej kolejności usuwamy poszczególne elementy na przemian, elementy oblachowania okna z elementami kołnierza. Pamiętajcie tylko, zapewne to wiecie, że właśnie w starej generacji oblachowania okna były również przykręcane. W tej chwili mamy je na zatrzaski, na tak zwany klik, więc tutaj kilka tych wkrętów z jednej i z drugiej strony okna będzie do odkręcenia. Jak już uporacie się
z elementami bocznymi kołnierza. Możecie przystąpić do demontażu dolnej części kołnierza. Montowana była ona w sposób podobny, tak jak dzisiaj, czyli dolną część kołnierza przytrzymywała listwa montowana do dolnej części ościeżnicy. Odkręcamy wkręty mocujące i zdejmujemy dolną część kołnierza. Kolejnym krokiem jest usunięcie dachówek, które znajdują się pod samym oknem, po to, żeby odsłonić warstwy izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, które oczywiście też będziemy demontowali. W tym przypadku, jak widzicie, jest zastosowany klasyczny BFX, czyli membrana paroprzepuszczalna. Mocno nas to, powiem szczerze, zaskoczyło, bo w tym okresie ona nie była stosowana, nawet nie było jej wtedy w ofercie. Natomiast później dopiero po rozmowie z inwestorem dowiedzieliśmy się, dlaczego tak się stało. Otóż to okno było przenoszone z innej części budynku, z innego pomieszczenia i było montowane w sumie nie tak dawno. Bo jak widzicie, ten BFX jest w bardzo dobrym stanie. Natomiast w codziennej pracy zapewne spotkacie się z sytuacją taką, że tej membrany czy folii paroprzepuszczalnej albo nie będzie, albo będzie już w stanie mocno zużytym. Więc różne przypadki bywają, ale na pewno nie będziecie się spotykali przy codziennej wymianie z takim stanem izolacji przeciwwilgociowej. Dodatkowo, jak widzicie, tutaj pomiędzy łatami również jest ułożona izolacja termiczna. Czyli można powiedzieć, że to okno było bardzo dobrze zamontowane po przeniesieniu. Rzadko się zdarza nawet dzisiaj, żeby widzieć tak zamontowane okno, ale oczywiście do demontażu ościeżnicy i odsłonięcia kątowników montażowych tą izolację termiczną również musimy usunąć. W przypadku wymian, z jakimi stykacie się na co dzień, najprawdopodobniej też tej izolacji termicznej albo nie będzie, albo będzie gdzieś obsunięta w głąb wnęki, więc na pewno to, co możecie, trzeba będzie uzupełnić. Demontaż starej ościeżnicy zaczynamy oczywiście od odkręcenia kątowników montażowych, od konstrukcji dachu. W tym okresie kątowniki były mocowane do ościeżnicy po bokach, jak widzicie, i do konstrukcji dachu do kondrat, natomiast dłuższymi wkrętami, tak żeby te wkręty były dokręcone jeszcze do krokwi, tak żeby ościeżnica była przykręcona do konstrukcji dachu. Przed wyjęciem samej ościeżnicy warto ocenić też stan wykonania i wykończenia tej wnęki od środka pomieszczenia. Często się zdarza, że ta szczelina jest albo zasilikonowana, albo jest wypełniona akrylem, więc przed wyciągnięciem ościeżnicy warto jest po prostu odciąć ją od wnęki, po to, żeby wyciągając nie uszkodzić powierzchni samej wnęki. Teraz możemy przystąpić do demontażu już kątowników i odkręcić je od ościeżnicy, żeby w momencie też wyciągania jej i wkładania do środka pomieszczenia nie zarysować, nie uszkodzić samej wnęki. Myślę, że na tym etapie warto jest wspomnieć o tym, że często płyty kartonowo-gipsowe były dokręcane do ościeżnicy okna, w związku z czym czasami może demontaż wnęki i jej wyciągnięcie być po prostu niemożliwe bez jej uszkodzenia. Więc warto o tym też poinformować wcześniej inwestorów, żeby później nie było problemów przy ewentualnym rozliczeniu za wykonaną pracę. Jak już odkręcimy kątowniki, mamy odciętą tą wnękę od powierzchni wykończenia, lekko podważamy, tak jak widzicie tutaj na filmie, i wyciągamy ościeżnicę do środka pomieszczenia. Jak widzicie, w tym przypadku nie mieliśmy z tym problemów. Ona nie była dodatkowo przykręcona do płyt kartonowo-gipsowych. Tak jak tutaj widzicie, jest też nawet pewien nadmiar folii paroizolacyjnej, czyli tej od środka pomieszczenia, więc w późniejszym etapie montażu będziemy mieli również możliwość doklejenia nowej paroizolacji do tej żółtej formy. Przystępujemy do montażu nowego okna, oczywiście w opcji pierwszej, czyli z zachowaniem istniejącej wnęki.
to w tym celu, tak jak standardowo to robicie, musicie wyjąć okno z opakowania i dla bezpieczeństwa, wygody, lekkości tego montażu oczywiście wyciągnijcie skrzydło zgodnie z instrukcją. I to skrzydło warto jest też zabezpieczyć, czyli odstawić sobie gdzieś z boku, zabezpieczyć przed upadkiem, żeby nie uległo uszkodzeniu. Zdejmijcie również oblachowanie ze ścieżnicy okna. Często nie będziecie mieli praktycznie izolacji przeciwwilgociowej środka pomieszczenia. W tym przypadku, jak widzicie, jest jej nadmiar, ale zawsze, w cudzysłowie mówiąc, ratujcie co możecie. Więc jeżeli ona funkcjonuje, to po prostu ją wyłóżcie tak na wnękę, żeby przykryć ją ościeżnicą okna. Niestety ten sposób wymiany nie daje Wam możliwości oceny poprzedniego wykonania izolacji przeciwwilgociowej, ani nie macie możliwości jej uzupełnienia. Wstępnie sprawdzamy wypoziomowanie ościeżnicy. I teraz kątowniki montażowe. Kątowniki macie w kołnierzu renowacyjnym. O kołnierzach jeszcze w dalszej części powiemy kilka słów. Natomiast wkręty montażowe wyjmijcie z zestawu z kątowników montażowych okna. Zaczynamy od kątowników umieszczonych w części dolnej ościeżnicy. Jak widzicie tutaj w pierwszej kolejności przymierzamy, przykręcamy je do konstrukcji dachu. Jak widzicie, one są mocowane bardzo podobnie do generacji okien West, czyli tej starszej generacji. W tej chwili kątowniki wyglądają zupełnie inaczej. Zawsze na każdym etapie po przykręceniu części kątowników warto jest sobie sprawdzić, czy cały czas mamy ościeżnicę w poziomie. Tutaj oczywiście ruchy tej ościeżnicy mogą być minimalne ze względu na to, że mamy ją założoną na istniejącej wnęce, więc za wiele manewrów tutaj wykonać nie możemy, ale zawsze warto się upewnić, że ona jest w poziomie. Po przykręceniu kątowników dolnych przystępujemy do przykręcenia górnych, ale jak widzicie, przykręcamy je tutaj do ościeżnicy po to, żeby później, sprawdzając szczelinę, bo to będzie kolejny etap montażu, mieć możliwość ewentualnej regulacji szczelin, bo tylko i wyłącznie na tym etapie montażu będziemy mogli to wykonać, więc warto je sobie wstępnie przykręcić do ościeżnicy, a nie do samej konstrukcji. W przypadku wyższych okien pamiętajcie o dokręceniu kątowników pośrednich w połowie wysokości ościeżnicy. Zgodnie z instrukcją montażu na chwilę wkładamy skrzydło okienne po to, żeby sprawdzić szczeliny pionowe pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą oraz szczelinę poziomą. W tym celu domykamy skrzydło okna i sprawdzamy szczelinę pionową i szczelinę poziomą. Jeżeli jest konieczność, to oczywiście możecie wyregulować te szczeliny lekko naciągając ościeżnicę, ale tutaj szczeliny pionowe raczej będą ustawione prawidłowo, bo okno będzie w starej wnęce. W razie konieczności możemy leciutko próbować naciągać, ale oczywiście tak, żeby nie uszkodzić istniejącej wnęki. Natomiast jeżeli szczelina pozioma na dole okna też nie jest równoległa, wykorzystajcie wtedy podkładkę, jaką dostarczamy razem z oknem, i podłóżcie pod jeden z górnych kątowników. Wtedy wyrównacie też szczelinę poziomą. Przykręcamy już na stałe kątowniki montażowe. Oczywiście dla pewności jeszcze warto sprawdzić i upewnić się, że szczeliny są prawidłowe. Teraz możecie przystąpić do oceny stanu izolacji termicznej. W tym przypadku ta izolacja była odpowiednio wykonana pomiędzy wnęką okienną a konstrukcją i ościeżnicą okna, więc nie musieliśmy jej uzupełniać. Natomiast w większości przypadków będziecie musieli to zrobić i w zasadzie tylko od góry okna tyle, ile możecie, zawsze tą izolację termiczną uzupełnijcie. Tak samo jak zauważyliście przy demontażu starej ościeżnicy, tutaj była umieszczona izolacja termiczna pomiędzy łatami, więc odtwarzamy taki stan, jaki był poprzednio. Warto też, jak będziecie montowali, wymieniali okna, taką izolację pomiędzy łatami ułożyć. Często jest tak, że
nie będziecie mogli założyć naszego zestawu izolacyjnego BDX. W niektórych przypadkach można wykorzystać ramę termoizolacyjną, natomiast przeważnie te konstrukcje nie pozwalają, nie ma tam tyle miejsca, żeby włożyć ramę termoizolacyjną, czyli systemowego BDX-a. Natomiast folię paroprzepuszczalną BFX jesteście w stanie zastosować zawsze. I to rekomendujemy, ponieważ macie pewność prawidłowego wykonania tej części montażu. Z drugiej strony wykorzystujecie systemowe rozwiązanie, które znacznie ten montaż Wam przyspieszy. Na pewno znacie folię BFX. Ona ma przyklejoną uszczelkę butulową na całym obwodzie i w narożnikach, więc w prosty sposób możecie ją nakleić na narożnikach i przykleić do ościeżnicy okna. Mamy szczelne połączenie z ościeżnicą okna i tak samo później doklejamy górną część membrany do ościeżnicy okna. Macie pewność prawidłowego wykonania tej izolacji. Dolną część membrany, tak jak pokazujemy to w instrukcji montażu, nacinamy po to, żeby podłożyć ją pod łatę, na której będą leżały dachówki pod oknem, bo w innym przypadku nie mielibyście możliwości ułożenia dachówek. Więc tak, zgodnie z rysunkami z instrukcji możecie postąpić i podłożyć membranę właśnie pod tą dolną łatę pod oknem. I w kolejnym kroku takerem przymocowujecie membranę do kondrat i wywijacie membranę na każdej łacie osobno naokoło całego okna. Ostatnim etapem montażu izolacji BFX jest założenie rynienki odwadniającej. Jak widzieliście na filmie poprzednio, ta rynienka również była prawidłowo zamontowana, więc tutaj tylko dostarczonym razem w zestawie butylem uszczelniamy nacięcie membrany, która jest na dachu, tak żeby nie było możliwości penetracji wody pomiędzy membraną a rynienką odwadniającą, którą będziemy zakładali. Też macie dokładnie to pokazane w instrukcji montażu. Zawsze pamiętajcie o tym, to nacięcie musi być robione na krokwi. Zgodnie z instrukcją membranę BFX wywijamy nad rynienką i wprowadzamy ją później do samej rynienki po to, żeby ewentualna wilgoć, która może pojawić nam się pod pokryciem dachowym nad oknem, była przez tą rynienkę wychwycona i odprowadzona na sąsiednie przęsło, tam gdzie nie jest zamontowane okno. Nadmiar izolacji możecie spokojnie odciąć. Powinniśmy przystąpić do montażu nowego kołnierza uszczelniającego, natomiast zawsze przy okazji wymiany okna zwróćcie uwagę, czy wszystkie elementy tego montażu były wykonane prawidłowo. W tym przypadku musieliśmy dociąć górną falę dachówki pod oknem, bo ona nie była przycięta wcześniej. Dlatego od tego zaczęliśmy ponowny montaż dachówek i teraz odwrotnie do procesu demontażu zaczynamy od dolnej części okna, czyli uzupełniamy przycięte dachówki pod samym oknem. Oczywiście montujemy je na istniejącej łacie, tutaj nic nie zmieniamy.
No i zaczynamy jak zwykle od dolnej części kołnierza uszczelniającego. Jest to kołnierz EW przeznaczony do materiałów pokryciowych profilowanych. Jak widzicie, konstrukcyjnie bardzo podobny do kołnierzy standardowych, jakich na co dzień używacie. Więc w pierwszej kolejności musimy przegiąć fartuch w stronę pokrycia dachowego. Wtedy on będzie nam się lepiej na tym pokryciu układał. Natomiast sam montaż przeprowadzamy w takiej kolejności, jaką znacie z waszej codziennej pracy. On się tutaj niczym nie różni. Różni się nieco konstrukcja samego kołnierza, bo jak pamiętacie to, co wspominałem na początku naszego spotkania, okna generacji WES były inaczej montowane w konstrukcji dachu. One były 3 cm wyżej w tej konstrukcji. Teraz standard montażu jest taki, że sama ościeżnica okna zamontowana jest 3 cm niżej w konstrukcji. Więc ten kołnierz ma tak wyprofilowane elementy, że właśnie pozwala na zainstalowanie nowego okna w starym poziomie. Bo tutaj, przypominam, instalowaliśmy okno na istniejącej wnęce. Przekręcamy, jak widzicie tutaj, dolną część kołnierza i dalsze kroki i elementy montażu są dokładnie takie, jakie znacie. Natomiast ja wykorzystam okazję i powiem wam kilka słów o kołnierzach renowacyjnych, jakie mamy w ofercie. Kołnierze EW, jakie widzicie na filmie, mamy w dwóch wariantach. One występują bez lub z dodatkowymi paskami izolacji termicznej, które montujemy po bokach ościeżnicy. Ta wersja z izolacją termiczną ma kod EW6000. EW z 4 zerami to jest wersja bez izolacji termicznej. Kołnierze renowacyjne występują również w wersji do płaskich materiałów pokryciowych i również w dwóch wariantach, o których wspominałem poprzednio, czyli z izolacją termiczną, wtedy jest to wersja EL6000, bądź bez izolacji termicznej, czyli EL z 4 zerami. Jeżeli zdarzy wam się wymiana okien w zestawie kombi, no wtedy nie możecie zastosować tego typu kołnierzy renowacyjnych, ponieważ one są przeznaczone do montażu pojedynczego. Natomiast w przypadku wymiany zestawów, starych zestawów kombi, możecie użyć standardowych kołnierzy kombi z dodatkowymi elementami, które oznaczone są kodem ELX. I te dodatkowe elementy to są właśnie oblachowania podwyższające nieco elementy kołnierza tak, żeby zniwelować tą różnicę 3 cm. I one są właśnie przeznaczone do wymiany okien w zestawach kombi. Jak zauważyliście, cały montaż kołnierza przebiega standardowo, więc tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Wprowadziliśmy pewne udogodnienie, otóż blaszki, którymi mocujecie boczne elementy kołnierza do ład, teraz są przykręcane, więc dużo prościej, łatwiej i myślę szybciej będzie wam je zamontować. Po przymocowaniu wszystkich elementów kołnierza możemy przystąpić do uzupełnienia dachówek naokoło okna. Jeżeli udało wam się zdemontować dachówki bez żadnych uszkodzeń, wtedy bez problemu umieścicie je z powrotem dokładnie w tym samym miejscu i będą one prawidłowo przylegały do bocznych części kołnierza uszczelniającego. Jak upewnimy się, że wszystkie dachówki prawidłowo leżą z powrotem na połaci dachu, możemy przystąpić do profilowania dolnej części kołnierza, czyli elastycznego fartucha. Najlepiej zacząć tak, jak pokazujemy na filmie, czyli dłońmi wstępnie wyprofilować na profilu dachówki.
Wtedy ani on nie będzie pozagniatany, będzie ładnie i estetycznie wyglądał, bo robicie to w miarę delikatnie, ale też odwzorowujecie profil pokrycia dachowego. Natomiast bardzo istotną czynnością, o której często dekarze zapominają, jest sklepanie samej dolnej części tego elastycznego fartucha. Na wysokości około 1,5, maksymalnie do 2 cm. Sklepujemy, najlepiej takim młotkiem, jak widzicie tutaj na filmie, dolną część fartucha. Co dzięki temu zyskujemy? Przede wszystkim lepsze przyleganie do profilu pokrycia dachowego. A z drugiej strony cały ten fartuch dosyć mocno się usztywnia, dzięki czemu nie ma w zasadzie możliwości poderwania fartucha nawet przez silny wiatr. No i tak już kończąc montaż, żeby zachować pełną estetykę wymienionego okna, nadmiar izolacji przeciwwilgociowej, tą, którą widzicie od środka pomieszczenia, oczywiście ostrym nożem najlepiej delikatnie odcinamy, też tak, żeby nie uszkodzić powierzchni samej wnęki. Wkładając skrzydło okna w ościeżnicę, zakończyliśmy pierwszą opcję, którą chcieliśmy Wam pokazać, wymianę okna dachowego z zachowaniem istniejącej wnęki okiennej. W przypadku opcji wymiany okna z wykonaniem nowej wnęki okiennej, oczywiście też upewnijcie się, z jaką generacją okna macie do czynienia, tego, które wymieniacie. No i oczywiście sprawdźcie, czy macie wszystkie odpowiednie produkty do wykonania tej wymiany. Po demontażu ościeżnicy okna przystępujemy do demontażu wnęki. Sposób jej demontażu zależy od Was, ale również od tego, jak ta wnęka i z jakich materiałów była wykonana, więc przyjmijcie sobie sposób najbardziej dla Was dogodny. Z mojej strony tylko taka rada, żebyście zawsze usuwali ją maksymalnie na wymiarach starej wnęki, tak żeby nie było problemów z jej odbudową. Zaczynamy od przygotowania ościeżnicy nowego okna i tak jak zwykle rekomendujemy oczywiście przeprowadzenie przewodu w celu późniejszego ewentualnego montażu dodatkowych akcesoriów na oknie, rolet zewnętrznych czy wewnętrznych. Kątowniki montażowe montujemy tak jak zwykle przy poziomie standard na górze i na dole ościeżnicy. No i oczywiście czynnością, którą musimy w tym przypadku wykonać, jest rozmierzenie i przymocowanie łat montażowych. Czyli zaczynamy od łaty dolnej w odpowiedniej odległości zgodnie z instrukcją montażu w zależności od tego, jaki kołnierz uszczelniający stosujemy. Mówię tutaj o odległości pomiędzy łatą, na której leży dachówka, i właśnie łatą montażową. I w odpowiedniej odległości zgodnie z instrukcją montażu mocujemy górną łatę montażową. W tym przypadku odległość tej łaty pokryła nam się dokładnie z łatą, na której leżą dachówki nad oknem, w związku z czym przybiliśmy tylko łatę podtrzymującą górną część kołnierza. W przypadku montażu okna z wykonaniem nowej wnęki nie będziecie mieli problemu z zastosowaniem zestawu BDX, czyli ramy termoizolacyjnej. Złożoną ramę umieszczacie w przygotowanej konstrukcji dachu. I następnie umieszczamy w niej ościeżnicę okna z przykręconymi wcześniej kątownikami montażowymi. Jak widzicie, brakuje tutaj przewodu, do którego przeciągnięcia Was zachęcaliśmy, ale w tym przypadku inwestor zdecydował się na rolety zewnętrzne o napędzie solarnym. Oczywiście warto na każdym etapie montażu sprawdzić, czy ościeżnica leży w poziomie. Jeżeli upewnimy się, że wszystko jest w porządku, możemy przystąpić do przykręcenia dolnych kątowników, bo od tego zaczynamy montaż ościeżnicy. Po ich przykręceniu kolejnym
etapem montażu będzie sprawdzenie szczelin pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Tak jak widzicie tutaj, dosyć często upewnialiśmy się, czy ta ościeżnica jest w poziomie. Po włożeniu na chwilę skrzydła w ościeżnicę okna sprawdzamy równoległość szczelin. Szczelin pionowych z jednej i z drugiej strony skrzydła i szczeliny poziomej. Tą czynność regulacji szczelin, tak jak wielokrotnie przypominam, jesteśmy w stanie wykonać tylko i wyłącznie na tym etapie montażu. Jeżeli szczeliny wymagają regulacji, postępujcie zgodnie z instrukcją montażu. Kolejną czynnością jest uzupełnienie izolacji termicznej naokoło ościeżnicy całego okna. Tak jak zapewne pamiętacie, stare okno było bardzo dobrze zamontowane, więc tutaj też odtwarzamy izolację termiczną i układamy ją pomiędzy łatami. Teraz przystępujemy do montażu membrany paroprzepuszczalnej BFX. Oczywiście na początku zawsze warto sobie przykleić i przymocować narożniki okna, wtedy ona nam się prawidłowo ułoży. Cała membrana w górnej części wyposażona jest w uszczelkę butylową i po przyklejeniu narożników odrywamy zabezpieczenie i przyklejamy górną częścią membranę do ościeżnicy okna na całym jej obwodzie. Kolejnym krokiem jest przymocowanie membrany do łat i obłożenie każdej z łat przy pomocy takera. Przymocowujemy ją z boku do kontr łat. Mamy odpowiednio zaizolowaną ościeżnicę okna. Następnie na dole pod ramą okna nacinamy membranę tak, żeby przełożyć ją pod łatą, na której będą leżały dachówki pod oknem. I tak samo jak w przypadku okolicy okna, tutaj też przymocowujemy membranę do bocznych krawędzi kontr łat. Po przymocowaniu membrany na oknie przystępujemy do ostatniego etapu tej części montażu, czyli montażu rynienki odwadniającej. W wielu filmach pokazywaliśmy, jak to należy zrobić prawidłowo, też zawsze odsyłam Was do instrukcji montażu. Ważne jest, żeby nacięcia w membranie na dachu wykonywać zawsze na linii krokwi i żeby to nacięcie uszczelnić dostarczoną razem z rynienką uszczelką butylową. Następnie górną część membrany wprowadzamy do rynienki odwadniającej i mocujemy specjalnymi klipsami dostarczanymi w zestawie i oczywiście nadmiar membrany obcinamy na całej szerokości rynienki. Po zaizolowaniu okna możemy przystąpić do układania dachówek pod oknem, ponieważ kolejną czynnością będzie ułożenie i montaż kołnierza uszczelniającego. Jak wiecie, zawsze zaczynamy od dolnej części, więc musimy uzupełnić dachówki pod oknem. Pierwszą czynnością w przypadku kołnierza do pokryć profilowanych jest oczywiście wstępne przegięcie fartucha elastycznego w stronę pokrycia dachowego, co zapewni nam jego lepsze przyleganie, i dolną część kołnierza montujemy listwą, wkrętami. Jak pamiętacie, wszystkie elementy kołnierza są numerowane, więc też zawsze możecie sprawdzić, czy robicie to w dobrej kolejności. Elementy kołnierza montujemy na przemian z oblachowaniami samego okna, więc po montażu bocznego elementu kołnierza zakładamy boczne oblachowanie ościeżnicy. Robimy to oczywiście z jednej i z drugiej strony okna i zakładamy górne oblachowanie ościeżnicy. Jak zapewne zauważyliście, w stosunku do okna, które demontowaliśmy, czyli do starej generacji, tutaj wszystkie oblachowania i elementy kołnierza zachodzą jedne na drugie i mocowane są bez użycia wkrętów, czyli mocowane są na specjalnych zatrzaskach,
na tak zwany klik, co z jednej strony przyspiesza i ułatwia ten montaż, z drugiej strony też eliminacja wkrętów od zewnątrz pozwala na uniknięcie ewentualnych problemów z przeciekami. W przypadku jakiegoś niedokręconego wkręta jedyne dwa wkręty, jakie mocujemy, to mocując górne oblachowanie okna, tak zwany top casing. Po jego zamocowaniu kończymy montaż kołnierza, instalując jego górną część, górny element. I jak zauważyliście, na pewno większość z Was już się z tym zetknęła, blaszki, którymi mocujemy boczne elementy kołnierza naokoło okna do łat, są w tej chwili wyposażone we wkręty, więc ten montaż na pewno będzie i łatwiejszy, i szybszy do wykonania. Po założeniu wszystkich elementów kołnierza możemy przystąpić do ułożenia dachówek, czyli uzupełnienia wcześniej zdjętych dachówek naokoło całego okna. Oczywiście w przypadku kołnierzy do pokryć profilowanych ten kołnierz na bocznym i górnym elemencie jest wyposażony w gąbkę i w zależności od tego, jakim elementem dachówki, elementem fali, w zasadzie czy górą, czy dołem fali, dojdziemy do kołnierza i właśnie do tej pianki, wtedy w razie potrzeby możemy oczywiście tą gąbkę przyciąć na wysokość profilu, tak żeby też tam było uszczelnienie przed podwiewaniem śniegu czy wody w przypadku silniejszych opadów z wiatrem. Ostatnią czynnością w przypadku montażu kołnierza jest wyprofilowanie fartucha na dole, w dolnej części kołnierza. Oczywiście robimy to najlepiej rękoma, bo najprościej jest nam uzyskać profil pokrycia dachowego i bardzo ważna, istotna część na koniec, czyli sklepanie dolnej części fartucha, co powoduje jego lepsze przyleganie i usztywnienie, także nawet silny wiatr nam go nie poderwie. No i cały montaż kończymy oczywiście włożeniem z powrotem skrzydła okiennego. Zdaję sobie sprawę, że na co dzień może tego nie wykonujecie, czyli nie wykonujecie wnęk okiennych, ale zwłaszcza w przypadku wymiany okna warto zadbać o to, żeby ta czynność była wykonana prawidłowo. Czyli zaczynamy od uzupełnienia izolacji termicznej we wnęce oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej, montując gotowy produkt BBX. Jest to produkt przygotowany pod wymiar okna z odpowiednimi uszczelkami i wzmocnieniami na narożnikach, więc bardzo łatwo i szybko go się instaluje, mając 100% pewność szczelności. Oczywiście nadmiar folii przycinamy tak, żeby dowiązać się, dokleić do istniejącej pary izolacji pomieszczenia. Robimy to specjalną taśmą dostarczoną razem w zestawie, więc mamy wtedy pewność szczelnego połączenia okna z konstrukcją poddasza. Rekomendujemy wykonanie procesu wymiany okna właśnie do tego etapu, niezależnie od tego, czy ktoś będzie później wykonywał wnękę z płyt kartonowo-gipsowych, czy z użyciem naszych systemowych wnęk, które będą tematem osobnego odcinka montowanie na ekranie. Cóż, myślę, że mogę stwierdzić, że nasze przedsięwzięcie, nasza wymiana zakończyła się sukcesem. Jak zauważyliście, to pomieszczenie nie było za duże, więc tym razem brakło dla mnie miejsca na planie, ale napracowali się koledzy. Czy w Waszej ocenie ten montaż był jeden z trudniejszych czy z łatwiejszych? Robert, do Ciebie to przede wszystkim. W mojej ocenie wymiana tego okna była łatwą wymianą. Okno było bardzo prawidłowo zamontowane, zarówno pod względem izolacyjności, jak i położenia. Jedyne, co musiałem zmienić, to podnieść okno względem dachówek. Oczywiście mówimy o starym oknie i to rzeczywiście nas zaskoczyło. Tak? To jest jedyne zaskoczenie, choć tak jak już mówiłem, nie jedno zaskoczy. W tym wypadku naprawdę fajnie się zmontowało, wymieniało okno. Chciałem powiedzieć, zaskoczyło nas to, że tak stare okno było tak dobrze zainstalowane. Też. To było zaskoczenie, bo to na pewno. Przeważnie mamy inne niespodzianki. To na pewno. Mariusz, powiedz, czy taki materiał, jaki tutaj nagraliśmy, przyda się w Twojej też codziennej pracy i rekomendacji dla dekarzy? Szczególnie dla młodych dekarzy, tak, żeby korzystali z tych materiałów, które tutaj dzisiaj nagraliśmy. Wymiana przebiegła, mogę to nazwać tak, książkowo i żeby podpatrywali, brali dobre praktyki, które Robert tutaj nam też pokazał, które stosuje podczas swojej pracy. Ja osobiście się cieszę, że przy okazji w zasadzie jednej wymiany okna udało nam się pokazać
dwie opcje tej wymiany, czyli z zachowaniem wnęki oraz nowego montażu okna w takim poziomie, jaki obecnie jest standardem montażu. Myślę, że ten materiał będzie dla Was przydatny, oczywiście będzie dostępny na naszym kanale YouTube, ale także zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony internetowej, bo tam znajdziecie też specjalną stronę dedykowaną wymianą okien i jest to materiał, myślę, zarówno dla Was cenny, ale również godny polecenia klientom, bo też z tego materiału oni mogą się dowiedzieć, na czym ten proces polega. No i tak w zasadzie, że tego procesu nie ma się co bać, bo jest to praktycznie standardowy montaż okna. Dziękujemy Wam za uwagę. Dziękuję. Witam ponownie. Cieszymy się, że cały czas jesteście z nami, bo jak patrzyliśmy na Waszą aktywność na czacie i ilu Was jest po drugiej stronie, to no, domyślamy się, że film się podobał. Niezmiernie nas zawsze cieszy Wasza aktywność na czacie, że dużo ze sobą rozmawiacie. Wiemy, że mamy po drugiej stronie ekspertów, także dyskutujecie, odpowiadacie też na pytania. Natomiast no teraz odniesiemy się do kilku pytań, które na czacie się pojawiły i odpowiemy na te pytania. Tam w tak zwanym międzyczasie między sobą też dyskutowaliście, natomiast tutaj do niektórych się może odniesiemy. Zanim jeszcze do samych pytań, to może ja też trochę skomentuję to, co zresztą na filmie nagraliśmy, bo no nie uwierzycie nam, jakie mieliśmy miny, jak odkryliśmy tą połać dachu i ten kołnierz, bo sami byliśmy zdziwieni, skąd się tam wziął BFX i dlaczego to okno jest tak dobrze zainstalowane. No i okazało się, że to okno było przenoszone, nie oczywiście jakiś rok czy dwa temu, trochę dłużej, ale było to okno przenoszone, stąd po prostu było zamontowane, no jak widzicie, bardzo poprawnie bym powiedział. Także to wbrew temu, co tam w komentarzach się pojawiło, nie była z naszej strony ustawka, po prostu na taką budowę trafiliśmy, czego też Wam życzymy, aczkolwiek to, co Robert może potwierdzić, rzadko się zdarza, żeby żadnych problemów ze starym oknem nie było. Więc przejdźmy do odpowiedzi na pytania. Pierwsze pytanie dotyczy kątowników. Czy powinny być przykręcane do łat, czy też do kontrłat, jak z tymi kątownikami? Więc faktycznie to w zależności od tego, jak ta konstrukcja też wygląda, jak wyglądają łaty. Generalnie można przykręcać do kontrłat bądź do łat, ale zawsze zalecamy, jak też wiecie, w zestawach mamy dłuższe wkręty, żeby ten kątownik był przykręcony czy przez łatę, czy przez kontrłatę, ale jeszcze, żeby łapał krokiew, tak? Tak, żeby był przymocowany, okno było przymocowane finalnie do konstrukcji dachu. A jeżeli rozstaw krokwi nie puszcza, to co robisz, Robert, wtedy? No, jest to jedno z cięższych rozwiązań. Zawsze możemy to wymieniać w nieskończoność, jakieś problemy, które mogą nas spotkać i z tym się trzeba liczyć. Tak, jest to problem. Można podciąć tą krokiew, będzie problem z dociepleniem, bo jeżeli krokiew nie puszcza, najczęściej gips leży wręcz na krokwi i nie ma w ogóle izolacji, więc generalnie jest tutaj problem z izolacją z jakąkolwiek. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Można podciąć krokiew. No. Nie, w każdej ofercie uważam, że powinniście mieć taki punkt, aneks, że może być przypadek, że niestety nie da się wymienić okna albo wyskoczą jakieś nieprzewidywalne okoliczności, że wcale tak ładnie nie będzie, aczkolwiek to naprawdę nie spotyka się często. No i to są sporadyczne wypadki. Pytanie bardzo dobre, bardzo poprawne, ciężkie rozwiązanie i no, ale wiem, trzeba myśleć jakoś, i robić, no, tak, trzeba jakoś sobie poradzić z tym, zgadzam się. Tak, z tym radzimy. Jak najbardziej. Tak, był tam wątek, który też poruszał kwestię zastosowania BDX-a bądź BFX-a. Mariusz, może Ciebie poproszę, tak dla przypomnienia i przybliżenia, co to jest BDX, co to jest BFX i dlaczego jeden bądź drugi możemy lub nie zastosować. BDX to jest zestaw, rama izolacyjna, wiatroizolacja i rynienka odwadniająca nad okno. I generalnie tu się zgodzę z panami, że nie zawsze podczas wymiany można to zainstalować. Warto mieć taki zestaw w samochodzie, nie musicie tego użyć, aczkolwiek po zdemontowaniu starego okna, jak się okaże, że jest miejsce, polecamy, żeby zamontować to i żeby Wam to przyspieszyło Waszą pracę, tak? Folia BFX to jest zestaw wiatroizolacji plus rynienka odwadniająca i co przyspiesza, to Wam
Waszą pracę codzienną podczas montażu i wymian okien, tak? Tak, no czyli jak sami się domyślacie, całe ćwiczenie z wymianą okna to zawsze jest jedna wielka niewiadoma, bo tak w zasadzie nie wiemy, na co trafimy, jaka będzie konstrukcja. Więc tak jak sami zresztą pisaliście, rzeczywiście ramę termoizolacyjną BDX nie zawsze się da zamontować, natomiast BFX-a na pewno możecie użyć zawsze. Nie docinamy już klinów po bokach. Domyślam się z tego krótkiego zdania, że chodzi o tą gąbkę, która jest na elementach kołnierza, bocznych i górnym elemencie. No już od chyba 4 lat, o ile dobrze pamiętam, ta gąbka, ta pianka jest ponacinana i w związku z tym ułożenie na niej dachówki, jeżeli przychodzimy, dochodzimy do okna górą fali, czy nawet częścią tej fali, nie wymaga tego docinania. Po prostu ta gąbka, klin się idealnie pod dachówką układa. Też nie musimy po każdej dachówce tej folii ciąć, bo po prostu poprzez właśnie to fabryczne cięcie tej gąbki dachówki nam się ładnie układają, a przez to też, że jest to cięcie, ono jest mniej więcej co 1,5 cm, też idealnie dopasowują się w zasadzie do każdej dachówki. Kolejne pytanie, a co w przypadku braku paroizolacji, gdy producent izolacji termicznej o tym nie mówi? Robert, jak sobie radzisz, tak, gdzie już no, rzeczywiście nie ma? Posłuchajcie, jeżeli nie ma paroizolacji, no to skoro nie ma do niczego dokleić, no to nie doklejamy. Ja najczęściej w tym momencie folię wewnętrzną BBX doklejam do profila przy narożniku. Ewentualnie to znaczy nie doklejam, przepraszam. No tak, przy wymianie okna doklejam tam do narożnika, do profili. Dalej nie pójdzie. No nie mamy, no to nic nie wymyślimy. No nie ma, no to nie ma. No dokładnie. Nie zawsze tak da się to zrobić tak do końca w 100% z zasadami sztuki, ale tak jak też w komentarzu mówiłem na filmie, zawsze ratujcie co możecie. Jeżeli już wymieniacie to okno, jest możliwość, instalujcie BBX-a, czyli tą folię paroprzypuszczalną środka pomieszczenia, bo no wtedy macie uszczelnioną wnękę samą, tak? I starajcie się to kleić. Jeżeli nie ma tej paroizolacji, to po prostu do jakiegoś profilu, który no przeważnie gdzieś tam się pod płytą kartonowo-gipsową znajduje. A co jak poziomu na wnęce nie ma? Ja bym z kolei zadał pytanie, ponieważ dawniej bardzo często spotyka się obrobienie okna, gdzie glify idą u góry i dołu prostopadle do okna. Tu można powiedzieć, że problem jest dużo mniejszy, bo wtedy możemy przyciąć z jednej strony gipsy i wejdzie nam okno ładnie. Problem jest, kiedy można powiedzieć, gips był obrobiony prawidłowo, czyli dolny glif idzie w pionie, górny w poziomie. Wtedy nam się nie, no już mamy problem. Choć na koniec dnia, jak wszyscy wiemy, powinien przez pierwsze te parę centymetrów odchodzić pod kątem prostym i problemu nie będzie. Jeżeli coś jest źle zamontowane, nie wszystko da się poprawić. I dlatego, tak jak już wspomniałem, naprawdę warto zaznaczać w umowie, w ofercie, że mogą być nieprzewidziane sytuacje, które nie dadzą nam możliwości idealnego wymiany tego okna. Przy czym, tak jak mówię, to się zdarza. No, to nie jest to, że nagminnie, ale to się zdarza i zdarzyć się może. Z tym się trzeba liczyć, bo to jest ciągle wymiana. Dekarze kiedyś byli różni montowali. Uważam, że chociażby Velux robi tyle szkoleń, że jakość montaży się bardzo poprawiła, ale to, co było kiedyś, mamy wiele do życzenia i takich pytań możemy składać dziesiątki i zawsze trzeba powiedzieć, zastanawiać się, myśleć i to, co powiedział Sławek, ratować co się da i robić jak najlepiej się da. I zgodnie ze sztuką. Zgodnie? Tak. Też tłumaczyć klientowi, że oczywiście okno miał niepoprawnie zamontowane i wy chcecie zamontować to zgodnie z instrukcją montażu producenta i żeby to przez następne kilkanaście lat funkcjonowało i cieszyło, tak, klienta. Mam też taki ja osobiście nawyk, że zanim zdejmuję okno, faktycznie sprawdzam, czy ono jest w poziomie. I od razu wiem od czego ugryźć, a nie w momencie, jak już zdemontuję się, zastanawiam, że nowe mam źle włożone. Także troszeczkę trzeba wcześniej się zastanawiać, co można zrobić i z czym można powalczyć. Dobrze. Więcej pytań już tutaj na czacie nie było. Jeszcze się odniosę tylko do jednego wątku, a mianowicie mocowania tych dachówek po bokach. No zdajemy sobie sprawę, grono ekspertów, wychwycicie każdy najdrobniejszy szczegół po drugiej stronie, natomiast no też miejcie na uwadze, że
To był film szkoleniowy i realna budowa, realny montaż. Natomiast my te okna, jak założyliście, montowaliśmy dwa razy, więc też tych dachówek nie montowaliśmy, ale tak faktem jest, że po bokach te dachówki też powinny być przymocowane. Zanim się rozstaniemy jeszcze, to oczywiście wyniki konkursu. Więc teraz przekażę głos Justynie, która powie Wam, kogo dzisiaj nagradzamy. Dokładnie tak, ale zanim przedstawię wyniki konkursu, chciałabym się też odnieść do informacji, jaka była na czacie, że prawdopodobnie niektórych Państwa wprowadziliśmy w błąd w SMS-ie, którego wysłaliśmy przed samym szkoleniem, że nasze szkolenie zaczyna się o 20:30. Także przepraszamy, ale większość z Was widzę, że nie miała z tym problemu i dołączyła o godzinie 20:00, także przepraszamy za błąd, ale widzę, że jesteście czujni i byliście z nami, w większości byliście z nami o czasie. I teraz z przyjemnością zaprezentuję wyniki konkursu. W pytaniu numer pierwszym najszybciej prawidłową odpowiedź przesłał pan Mateusz Kalinowski. W pytaniu numer dwa najlepszy był pan Wojciech Papak. W pytaniu numer trzy pan Janusz Blecharz. I w pytaniu numer cztery nagrodę odbierze pan Konrad Kierepka. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Skontaktujemy się z Wami po zakończeniu szkolenia w sprawie przekazania nagrody. Korzystając z okazji, chciałabym przypomnieć, że październik to ostatni miesiąc walki o tytuł najlepszego rekomendowanego wykonawcy Velux, czyli o tytuł eksperta Velux. Już w połowie listopada poznamy nazwiska tych najlepszych rekomendowanych wykonawców Velux. I mam nadzieję, że w tym roku nic nam nie stanie na przeszkodzie, abyśmy się mogli spotkać osobiście ze zwycięzcami i wspólnie z Wami świętować Wasze zwycięstwo podczas uroczystej gali. Ze szczegółami będziemy wracać w najbliższych tygodniach. W październiku też kończymy promocje dekarskie. Aktualnie trwa jeszcze promocja na świetliki tunelowe i na kołnierze kombi, także nadal jest szansa na zdobycie nagrody i tym samym punktów jeszcze do trwającego rankingu. Zaczynamy pracę nad kolejną edycją programu Rekomendowany Wykonawca Velux, także bądźcie czujni. No ale na dzisiaj to wszystko. Ja bardzo dziękuję i oddaję głos Sławkowi. Chciałbym się jeszcze na chwilę odnieść do tego, co mówił Robert, bo też w kolejnym punkcie jeszcze o tym powiemy, a mianowicie o tych sposobach wymiany, bo tak jak mówiłeś, że jak zachowujemy wnękę, a wnęka kuriozalnie źle wykonana, czyli prostopadle do okna, wtedy rzeczywiście ten proces wymiany jest najprostszy, bo generalnie my rekomendujemy jeden sposób wymiany, czyli zainstalowanie okna od nowa, bo wtedy mamy 100% pewność, że zrobimy to dobrze, prawidłowo i wszystkie izolacje będą prawidłowo wywinięte na okno i połączone z konstrukcją. Natomiast możemy wymienić właśnie okno na trzy sposoby. Dwa Wam dzisiaj pokazaliśmy, czyli z zachowaniem wnęki i z wymianą starej wnęki. Natomiast można jeszcze też wymieniać okno, częściowo zachowując wnękę, czyli docinając tą wnękę o 3 cm. I wtedy, jak ona jest źle wykonana, czyli prostopadle, czyli źle według naszych zasad, to oczywiście jest łatwiej. Natomiast jeżeli jest wykonana, że jest prostopadła pod oknem i równoległa nad oknem, no wtedy już troszeczkę trudniej, bo z dwoma, trzema wymiarami czasami nam się uda dopasować, natomiast część tej wnęki na pewno trzeba będzie od nowa wykonać. O dwóch informacjach jeszcze wspomnę też dla przypomnienia, bo nie wiem, czy korzystacie, więc rekomenduję i gorąco zachęcam do tego, żeby korzystać z naszej strony internetowej, bo tam stworzyliśmy taką specjalną zakładkę dotyczącą wymiany okna. To jest strona przeznaczona dla klientów, ale też dla Was. Tam jest wiele ciekawych rzeczy, jest taki poradnik, e-book, który klienci mogą pobrać i zapoznać się z procesem, tak, wiedzieć, na czym to polega. Też nie bać się tego procesu, bo on nie jest mocno skomplikowany. Ja zawsze mówię, że wymiana okna to jest w zasadzie prawidłowy montaż okna nowego, bo zdemontować okno to chyba każdy potrafi. Robert, to by się zdarzyło w ogóle na tę stronę zaglądać? Tak, oczywiście zajrzałem na tę stronę i na pewno jest pomocna dla mnie do przekonania klienta, bo wielu klientów obawia się tej wymiany, bojąc się jakiegoś kurzu, bałaganu. Mimo zapewnień, że tak nie będzie, to jednak proponuję wtedy tym największym niedowiarkom, że tak mogę powiedzieć, wejść na tą stronę i to jest taki argument dla mnie przekonywujący.
Czyli że to nie jest tylko moje słowo, ale jednak można poczytać, że nie jest tak źle. Mhm. Czyli używajcie jej też w rozmowach z klientami i odsyłajcie również do tej strony. No i druga informacja to program Renovator, który uruchomiliśmy w tym roku z takim podtytułem Wyceń, zamów, zamontuj. Dwa słowa w skrócie, o co chodzi. Otóż rozpoczęliśmy współpracę z dealerami w całym kraju, z takimi, którymi podpisaliśmy umowę, ponieważ w tym programie proponujemy klientom, czy do dealerów wysyłamy kontakty klientów, natomiast dealerzy obsługują kompleksowo klienta, czyli wyceniają, stąd ta nazwa wyceń, zamów, zamontuj, wyceniają, przygotowują ofertę, ale też oferują usługę wymiany i chcemy, żeby to się robiło w miarę możliwie jak najkrótkim czasie. Jeżeli będziecie chcieli więcej informacji uzyskać na temat tego programu, to oczywiście też są informacje na naszej stronie, natomiast też zachęcamy do kontaktu z nami. Czyli pamiętajcie o naszej stronie i pamiętajcie o programie Renovator. No i już na zakończenie. Dlaczego mówiliśmy, czy ja mówiłem, że będziemy się spotykać, czy spotykamy się w temacie szeroko pojętej wymiany okien, skąd to słowo szeroko? Dzisiaj pokazaliśmy Wam dwa sposoby tej wymiany. Za tydzień w środę zapraszam na odcinek, który będzie pokazywał ten proces tak od A do Z, czyli od demontażu okna po montaż okna już w nowym poziomie, czyli z usunięciem starej wnęki, ale również z wykonaniem nowej wnęki przy użyciu systemowego rozwiązania, czyli naszej wnęki LSB. Czyli będziecie mieli taki pokazany proces od początku do końca. Natomiast za dwa tygodnie dla zainteresowanych, bo pewnie też nie macie za często okazji korzystać z tego produktu i go stosować, zapraszamy do obejrzenia odcinka poświęconego budowie samej wnęki, naszej wnęki systemowej. No i na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Dziękujemy za udział i za aktywność na czacie. Do zobaczenia w następną środę. Velux. Komfort na lata.